Mieszkańcy Zatorza spotkali się z prezydentem Łukaszem Borowiakiem. Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnego Kazimierza Jęcza. Mieszkańców Zatorza nurtowały głównie problemy związane z infrastrukturą drogową. Ucieszyła ich informacja prezydenta o planowanym remoncie ulicy Święciechowskiej. Będzie to kompleksowa przebudowa nie tylko na zewnątrz, ale i pod ziemią. Była też okazja do podziękowania za wyremontowane chodniki. Mieszkańcy pytali o powołanie placówki kulturalnej specjalnie dla tej dzielnicy Leszna. Jednak ten pomysł nie ma na razie szans na realizację. Stałym tematem tych cyklicznie organizowanych spotkań są place zabaw. Choć w tej dziedzinie sytuacja na Zatorzu poprawiła się, mieszkańcy chcieliby więcej. Poruszono też temat zanieczyszczania środowiska poprzez palenie w piecach śmieciami. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, jak to jest szkodliwe. Postulują zwiększenie kar za to niedozwolone działanie. Kolejne spotkania z prezydentem organizowane przez radnego Kazimierza Jęcza odbędą się w dniach 29 stycznia na Rynku Zaborowskim w Szkole nr 4 oraz 31 stycznia w Szkole w Gronowie. Obydwa spotkania zaczynają się o godzinie 18:00.